Dzień dobry Państwu. Witam na konferencji prasowej w Biurze Prawa i Sprawiedliwości wraz z panem starostą Dariuszem Kałużnym, z panem członkiem zarządu radnym powiatu tureckiego Ryszardem Papierkowskim. Chcieliśmy dziś przekazać dwie bardzo ważne i bardzo dobre informacje dla mieszkańców naszego regionu, szczególnie dla powiatu tureckiego. Pierwsza to wracamy do programu Kolej Plus, bowiem w ostatnich dniach został złożony wniosek do tego programu przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu na budowę linii kolejowej łączącej Turek z Koninem, z czego bardzo się cieszymy. Cieszę się ja jako poseł tej ziemi, ale także Państwo samorządowcy. Szanowni Państwo, nie byłoby możliwe, aby taki wniosek złożyć, gdyby nie program rozpoczęty przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, a następnie uchwalony przez Sejm Rzeczypospolitej, program Kolej Plus, który to zakłada budowę linii kolejowych, odbudowę wygaszonych linii kolejowych dla miast, które są wykluczone z połączeń kolejowych. Takim miastem jest Turek, co zresztą znalazło się we wstępnym projekcie programu Kolej Plus, gdzie Turek był wskazywany jako takie wzorcowe do tego programu miasto i połączenie. I mamy nadzieję, że ten wniosek uzyska pozytywną akceptację. 6,5 miliarda złotych władze Rzeczypospolitej, rząd Rzeczypospolitej na ten program przekazało i chcielibyśmy, aby właśnie to powiat turecki, miasto Turek skorzystało z tego programu. Bardzo się cieszę, że od początku mogłem w tym przedsięwzięciu uczestniczyć i widać wyraźnie, że aby dążyć do rozwoju, trzeba mieć jasno sprecyzowane cele, trzeba patrzeć daleko w przód. Te cele muszą być ambitne. Tak stało się w przypadku tego programu. Ja chciałem tylko przypomnieć, że wiele osób, wiele środowisk patrzyło na to przedsięwzięcie z niedowierzaniem, wręcz żartowano sobie z tego programu, a jak widzimy, staje się on realny i bardzo bliski do zrealizowania. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że dzięki współpracy z samorządami, bo przypomnę niedawną konferencję tutaj w tym biurze, na której mówiłem, że będziemy prowadzili szeroki lobbying i tak też się stało. Pisałem pisma do samorządu województwa wielkopolskiego, do parlamentarzystów, samorządowców. Rada Powiatu Tureckiego, dzięki przychylności pana przewodniczącego Rady Powiatu, pana starosty obecnego tutaj, ale i radnych, podjęła stanowisko, chyba jako jedyny samorząd w powiecie tureckim oficjalne stanowisko, o które na sesji Rady Powiatu prosiłem, i w tym stanowisku zwracaliśmy się również do pana marszałka, aby taki wniosek został złożony. Inne samorządy, inni wójtowie, burmistrzowie pisali pisma też na moją prośbę do pana marszałka i taki wniosek został złożony. Zwracaliśmy się do pana marszałka, bo przedsięwzięcie jest bardzo trudne do spięcia finansowego, ponieważ 15% środków w całym projekcie ma być zaangażowanych z samorządu terytorialnego. W tym wypadku taką kwotę może unieść tylko i wyłącznie Urząd Marszałkowski, Sejmik Województwa Wielkopolskiego, i dlatego tam się zwracaliśmy. Drugi powód to koleje regionalne są przecież w zasobach marszałka, w kompetencjach marszałka i dzięki temu może on później te koleje utrzymywać. Szanowni Państwo, ważny element, ważny dzień, bo bez złożenia tego wniosku nie moglibyśmy myśleć o kolejnych krokach, o kolejnych
przedsięwzięciach i tutaj bardzo się cieszę, że województwo wielkopolskie złożyło ten wniosek do Polskich Linii Kolejowych i do ministra infrastruktury. Szanowni Państwo, trzeba też w tym momencie powiedzieć, że jest to dopiero początek drogi, stąd też ta konferencja, bo pracy przed nami wiele, aby to przedsięwzięcie zostało zrealizowane. Potrzeba nam w tej chwili dalszego lobbingu, szerokiej dyskusji, wiele uzgodnień, tak aby to przedsięwzięcie przeprowadzić w miarę racjonalnie, ale też zgodnie z potrzebami lokalnych środowisk. Myślę tutaj o przebiegu trasy kolejowej. Myślę tutaj o działaniach na linii samorząd, środowiska gospodarcze, tak aby później w tej już koncepcji szczegółowej przebieg linii kolejowej odpowiadał jak najbardziej lokalnym potrzebom i pasażerskim, i gospodarczym. Dlatego też z tego miejsca chciałbym serdecznie zaapelować do wszystkich osób publicznych, ale głównie do samorządowców na czele z panem starostów, do wójtów, burmistrzów z terenu powiatu tureckiego o to, aby taka dyskusja się odbyła, o to, aby składali swoje pomysły, aby kontaktowali się z Urzędem Marszałkowskim. Mam nadzieję i chciałbym o to prosić pana starostę, aby przynajmniej kilka bądź jedno spotkanie początkujące w tym zakresie w starostwie powiatowym w Turku się odbyło, bo widzę taką potrzebę. Powinniśmy też również tutaj lokalnie zastanowić. Potrzeba jest również kontaktów ze wszystkimi środowiskami biznesowymi, gospodarczymi i zastanowienie się nad wykorzystaniem tej linii do przewozów również towarowych. Szanowni Państwo, jest ogromna szansa, skorzystajmy z tej szansy. Turek był wymieniany we wszystkich pilotażowych przymiarkach do tego programu, nawet widniał w reklamie społecznej, która o programie Kolej Plus mówiła. Ja jestem po rozmowach w ministerstwie, a zarazem i przed rozmowami, bo to przecież proces ciągły w Ministerstwie Infrastruktury, z panem ministrem w tej sprawie i nasz powiat, nasze miasto jak najbardziej wpisuje się w tenże program i warto w tym momencie, w tej chwili zastanowić się nad tym, jakie propozycje mogłyby pójść z naszej strony, odbyć te dyskusje, ale także też dalej lobbować nad całym projektem, bo jak wcześniej powiedziałem, jest to ważny element, ważny, najważniejszy punkt całego programu, ale początek drogi. I ta dyskusja byłaby wskazana i bardzo było dobrze, abyśmy swoje propozycje w tym momencie przedstawili. Ministerstwo teraz przez miesiąc będzie wstępnie oceniać wniosek, który został złożony, ale później prace koncepcyjne będą trwały, jeśli zostanie on zakwalifikowany pozytywnie, a wiem, że się tak stanie, będą trwały prace koncepcyjne i powinniśmy w tym wziąć bardzo szeroki udział, bo przecież ta linia kolejowa będzie prowadziła do naszego miasta, do naszego powiatu i na tym bardzo nam zależy. Kończąc ten wątek konferencji, chciałbym raz jeszcze wyrazić radość po pierwsze z tego, że program Kolej Plus powstał, że mogłem w całym tym procesie uczestniczyć, a po drugie z tego, że Marszałek Województwa Wielkopolskiego złożył wniosek o dofinansowanie, o finansowanie przedsięwzięcia pod nazwą Linia Kolejowa
do Turku. Apeluję raz jeszcze, aby wszystkie samorządy i osoby publiczne, środowiska gospodarcze wzięły udział w dyskusji w tej sprawie. Proszę pana starostę o takie spotkanie, na którym moglibyśmy podyskutować na ten temat. Oczywiście spotkanie z udziałem wnioskodawcy, czyli przedstawicielem Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Raz jeszcze cieszymy się, że program Kolej Plus przybiera realne kształty tutaj w Turku, tutaj w powiecie tureckim. Szanowni Państwo, i druga sprawa też bardzo pozytywna dla naszego regionu, dla naszego powiatu, o której tutaj troszkę szerzej powie pan starosta, ja tylko zainicjuję ten punkt. Otóż mówiliśmy o dofinansowaniu do samorządów lokalnych, które miałyby rekompensować skutki związane z COVID-em i pokazywaliśmy, jaka to będzie skala. Dziś te pieniądze już są na kontach poszczególnych samorządów naszego regionu, w tym powiatu tureckiego i poszczególnych gmin powiatu tureckiego, miasta Turku. Przypomnę tylko, że dla wszystkich gmin z naszego powiatu przeznaczone zostało 6,5 miliona złotych, dla powiatu tureckiego około blisko 2,5 miliona złotych, czyli w sumie ponad 9 milionów złotych przekazane zostało środków na inwestycje na teren powiatu tureckiego. Jest to realne wsparcie, które może być wykorzystane na przedsięwzięcia inwestycyjne. W tym miejscu chciałbym również powiedzieć, że uruchomiony jest drugi etap tego wsparcia. 6 miliardów złotych, ponad 6 miliardów złotych pan premier przekazuje dla poszczególnych samorządów. Wnioski można składać poprzez wojewodę wielkopolskiego i w najbliższym czasie będą rozpatrywane i liczymy na to, że nasze samorządy po pierwsze te wnioski złożą, po drugie uzyskają odpowiednie wsparcie. Szanowni Państwo, dwie bardzo dobre informacje dla mieszkańców powiatu tureckiego w dobie kryzysu, w dobie pandemii. Środki inwestycyjne dla gmin, dla powiatów są przekazywane i z tego bardzo się cieszymy. Przecież to przyczynia się do rozwoju, zrównoważonego rozwoju naszych lokalnych środowisk. Oddaję głos panu staroście, który w tej sprawie parę słów jako samorządowiec i beneficjent tego programu też przekaże. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tylko krótko wrócę do Kolei Plus. Ja się bardzo też cieszę z tego, że samorząd województwa wielkopolskiego podjął się stania się tym takim wnioskodawcą, liderem, a ja jako samorząd powiatu tureckiego deklaruję, zaraz to pokażę, deklaruję partnerstwo i wszelką pomoc dla Urzędu Samorządu Województwa Wielkopolskiego. To jest jedno. Druga rzecz to jest to, co pan poseł na wstępie powiedział. Ja przypomnę, że pan poseł wspominał o takiej troszeczkę ironii, jeżeli chodzi o kolej. Ja przypomnę, że też dużo ironii, dużo niedowiarków było, jeżeli chodzi o Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. Każdy mówi, że to są tylko jakieś tabliczki. Szanowni Państwo, to nie są jakieś tabliczki, tylko 31 sierpnia wszystkie samorządy terytorialne otrzymały kwoty, a powiat turecki otrzymał blisko 2,5 miliona złotych. Pan poseł już pokazywał, poszczególne gminy otrzymały takie wsparcie, ponad 6,5 miliona złotych, tak na okrągło, czyli razem z powiatem to jest blisko 9 milionów złotych. Potężny zastrzyk środków finansowych w czasie panującej pandemii.
Ja pana członka zarządu bym poprosił o zdjęcie z taką mapką, w której jest sumowane. To też, panie Ryszardzie, z tamtą, to nie, to drugie proszę, to drugie. Do zdjęcia, żeby zrobić. No. Czyli ja bardzo się z tego cieszę. Myślę, że każdy włodarz gmin powiatu tureckiego i nie tylko w całym kraju się cieszą, bo to jest ogromne wsparcie finansowe. Przypomnę państwu, że takiego wsparcia dla samorządów czy wsparcia dla przedsiębiorców nie było do tej pory od 30 lat, a przecież mieliśmy też poważny kryzys kilkanaście lat wcześniej. Raz jeszcze z tego się bardzo cieszę. Te środki na pewno będą bardzo dobrze wykorzystane. Zarząd tu się nad tym pochyli. My razem z Radą Powiatu na pewno racjonalnie wykorzystamy tą ogromną pomoc.